Warszawa nadaje. Dzień dobry, Wojciech Tymowski, gospodarz podcastu Warszawa nadaje. Proszę się przygotować do podróży. Wjeżdżamy na dworzec Warszawa Zachodnia. W sam środek gigantycznego placu budowy. Byliśmy tu niecały rok temu, ale dziś widać więcej kształtów tej wielkiej inwestycji, która ma być gotowa za rok. Przebudowywany dworzec i podziemne tunele, którędy będzie kiedyś przejeżdżał tramwaj, zwiedzamy z naszym redakcyjnym kolegą Jarkiem Osowskim i dyrektorem Jakubem Konkiewiczem z Budimexu, firmy, która przebudowuje stację. Najbardziej widoczna zmiana, oczywiście oprócz zadaszenia peronów, to nowy budynek dworca kolejowego. Od frontu to ściana szkła i aluminium, wysoka na 15 metrów. Ale uwaga, to dla wielu może zaskoczenie. Nowy front stacji, hala dworcowa i główne wejście na dworzec powstają nie od strony Alei Jerozolimskich, ale po przeciwnej stronie torów, tam gdzie przebiega ulica Tunelowa. My też od tamtej pory zaczynamy wędrówkę. A w drugiej części podcastu nasz gość, Karol Tramer z pisma Zbiegiem Szyn, opowiada m.in. o zintegrowanych podróżach. Chodzi o to, że ktoś kupuje bilet strefowy na jakiś region i porusza się po nim różnymi środkami lokomocji, w których jego bilet jest honorowany, bo przewoźnicy współpracują ze sobą. W Polsce to na razie wizja bardziej niż realia, choć są pewne dobre przykłady, o których nasz gość też opowiada. Zapraszam. Z ulicy Stolicy. Na nogach buty z grubą podeszwą, na głowie kask, czyli człowiek o parę centymetrów od razu wyższy. Dzień dobry, mówi Jarosław Osowski, Gazeta Wyborcza. Jesteśmy na budowie Dworca Zachodniego w Warszawie. Naszym gospodarzem jest pan Jakub Konkiewicz, dyrektor kontraktu z firmy Budimex. Dzień dobry. Dzień dobry. Będzie błoto? Postaram się poprowadzić w taki sposób, żeby już po błocie dzisiaj nie chodzić. Ostatnio tu byliśmy 7-8 miesięcy temu. Ciekawy jestem, jak się zmieniło. Jakie postępy na budowie? Zobaczmy. Zapraszam w takim razie. Jesteśmy na kładce nad peronami. Ona była takim elementem, który tu na Dworcu Zachodnim powstał jako jeden z pierwszych, prawda? Tak. Kładka służy komunikacji pieszych na czas zamknięcia starej części tunelu. Dzisiaj jest udostępniona na całej długości pasażerom. Od razu dodam, że to jest docelowa kładka, która tutaj pozostanie jako alternatywa dla przejścia podziemnego. I o ile od strony Woli jest bardzo fajne wejście, wygodne po takiej pochylni długiej, no to były duże narzekania, że nie można się łatwo dostać na perony. I co się zmieniło, proszę powiedzieć? Co się zmieniło? Od strony północnej jest wybudowana rampa, natomiast od strony południowej jest tymczasowa schodnia, która służy pasażerom do dostania się na nakładkę, ponieważ docelowa rampa południowa oparta jest na płycie segmentu siódmego, czyli części przejścia podziemnego, pod którym znajdować się będzie przystanek tramwajowy i ona będzie mogła być wykonana dopiero na sam koniec inwestycji. Rozumiem, ale na niektórych peronach widzę już windy, którymi można się dostać na platformę, tak? Czy tak, windy są wykonywane na tych peronach, na których postęp prac w części podziemnej jest już na pewnym etapie. Dlatego też mogliśmy otworzyć windy na 6 peron i 7 peron, ponieważ one były wykonywane w pierwszej kolejności realizacji pracy. Podejdźmy może przy 6 peronie, akurat stoi pociąg Pendolino do Gdańska. Zapewne. Winda podjeżdża na górę z poziomu peronu. Czyli tutaj już podróżni mają wygodniej. Można zabrać walizki i spokojnie zjechać. Tak, trwają prace na kolejnych peronach, na peronie 8. Przechodziliśmy przed chwilą windę na peron 8. Tam trwają próby obciążeniowe i przygotowujemy windę do tego, żeby udostępnić ją w najbliższym czasie również pasażerom. Jako trzecia winda. Tak, tak. I cały czas jeżdżą pociągi, są pasażerowie, a trwają prace. Taki jest urok tej inwestycji, że prace trwają w trakcie ciągłego ruchu pasażerskiego na stacji. W żadnym momencie tej realizacji nie zamykaliśmy stacji dla ruchu pociągów. Ilu pracowników teraz Budimex tutaj skierował do robót? Dzisiaj na placu budowy jest około 500 pracowników fizycznych oraz 160 osób nadzoru. I inwestycja była rozciągnięta nawet na kilka kilometrów. Ja pamiętam, że były prace daleko, gdzieś w stronę
dzielnicy Włoch, tam powstała taka krzyżówka linii kolejowych, prawda? To już jest za nami ten etap. Tak, tamta część była wykonywana w fazie trzeciej. Obecnie w rejonie zachodnim prace są już na ukończeniu, trwają już prace porządkowe i tamta część stacji jest już gotowa. Co pozwolił ten etap osiągnąć w ruchu kolejowym? Tam powstał ogromny wiadukt kratownicowy nad torami. Tak, dzięki trzem nowym wiaduktom jest możliwa bezkolizyjne krzyżowanie się pociągów. Dodatkową funkcjonalność otrzymał układ stacyjny poprzez wybudowanie obiektu, który umożliwia zjazd pociągów w relacji Warszawa-Radom bez krzyżowania się z pociągami podmiejskimi. Także jeżdżą pociągi nowej linii SKM-ki od marca 2023 roku z Legionowa przez Dworzec Gdański, Wolę i tu właśnie na tyłach Dworca Zachodniego bezkolizyjny jest przejazd w stronę lotniska i do Piaseczna. Tak, tu trzeba powiedzieć, że dzisiaj prace są związane z peronami od 1 do 3, czyli peronami podmiejskimi oraz peronem WKD, przez co ruch pociągów podmiejskich jest nieco zmniejszony i, tak jak pan redaktor mówił, skierowany również na linię obwodową, czyli w kierunku Warszawy-Gdańsk. I tu składki widzimy, ogromny plac budowy, on zajmuje prawie połowę szerokości stacji. Wykopy, betonowanie. Tutaj jest taka kratownica jakby ze stali. Proszę powiedzieć, to już jest chyba nowe zadaszenie. Tak, w tle widać już konstrukcję stalową dla trzech peronów, czyli ostatnich peronów, które są budowane w ramach tej modernizacji. Widać kształt całego zadaszenia. W kształcie litery Y, to są takie dźwigary. Tak, trzy perony z sześcioma filarami w postaci Y-ków. Następne już oparte są na tunelu i one są w kształcie litery X. Tunelu dla pieszych. Tak, przejścia dla pieszych na poziomie minus 1 oraz tunelu dla tramwajów na poziomie minus 1. Tam jeszcze będziemy w dalszej części naszego podcastu. A teraz dokąd? Teraz zapraszam w kierunku hali dworca, gdzie też prace są realizowane. Wejście do układu peronowego od strony ulicy Tunelowej. Czyli będzie, na Woli, tak? Tak, przejmie, przynajmniej takie są plany, że przejmie większość ruchu pasażerskiego. Czyli to będzie bardzo duża zmiana, istotna na Dworcu Zachodnim, bo większość z nas, warszawiaków czy osób przyjezdnych, jest przyzwyczajona do dworca od strony Ochoty, od strony Alei Jerozolimskich. Tam też jest dworzec PKS-u. Teraz to będzie zmienione. Dworzec kolejowy wywędrował na drugą stronę toru. Tak można powiedzieć. W dalszej części inwestycji w ramach tutaj tego rejonu Warszawy powstanie linia tramwajowa z poziomu minus 2. Tramwaj będzie wyjeżdżał właśnie w kierunku ulicy Kasprzaka, co spowoduje bardzo dobre skomunikowanie centrum miasta właśnie z dworcem Warszawa Zachodnia. A kiedy skończy się budowa Dworca Zachodniego? Dzisiaj planujemy zakończyć budowę pod koniec przyszłego roku. Czyli pod koniec 2024 roku, ale część pociągów podmiejskich WKD wróci chyba wcześniej. Tak, sam układ torowy chcemy udostępnić pasażerom już w połowie przyszłego roku, czyli w okresie wakacyjnym. Zeszliśmy teraz na północną stronę Dworca Zachodniego, na stronę Wolską, z poziomu kładki po schodach i tu widzimy obszar kompletnie, jakbyśmy nie byli w środku miasta, ale jakieś chaszcze, jakieś drzewa, w oddali zabytkowa, gazownia, widać też bloki mieszkalne i to wydaje się okolica z olbrzymim potencjałem. Jest linia wysokiego napięcia i po jej skablowaniu tu będzie można budować to ogromne tereny przy dworcu. Znakomita lokalizacja, w przyszłości dojazd tramwajem. Ale skupmy się może na tym, co się dzieje na samej stacji. Widzimy już dwie wiaty przy ulicy Tunelowej, tak? Tu będzie wróci ruch i dokąd te wejścia, tak, panie dyrektorze? To będzie obszar, w którym będzie obszar tak zwanego kiss and ride. Pasażerowie, którzy przyjadą taksówkami bądź
zostaną podwiezieni przez kogoś samochodem, będą mogli skorzystać z bocznego wejścia do tunelu. Czyli tak zwane buziaki w drogę, tak? I tak tutaj jest. Będą takie miejsca parkingowe na ulicy Tunelowej, przejazd kolejową od Kasprzaka, od Woli, czyli niekoniecznie trzeba będzie przez korki na rondzie Zesłańców Syberyjskich i w Alei Jerozolimskich, żeby się dostać na Dworzec Zachodni. Ale również znajdują się tutaj przystanki autobusowe, czyli... Trasa będzie... linii 103 będzie tu przedłużana pod sam dworzec. Tak. A gdzie będzie pętla? Zaraz za budynkiem dworcowym. Pan dyrektor pokazuje ręką w kierunku peronu 9, tak? Tam, tak, gdzie jest linia obwodowa przez dworzec. Obwodowa przez dworzec. Tak, tutaj będą przystanki, dzięki czemu no, komunikacja i zintegrowanie tego transportu miejskiego z transportem dalekobieżnym zyska tutaj dodatkową funkcjonalność. A przed naszymi oczami wyłania się nowa budowla zupełnie, wysoka, przeszklona elewacja, to jest właśnie nowy dworzec zachodni. Tak, 15 metrów wysokości, bardzo dużo szkła, bardzo dużo aluminium, duża kubatura. No, jak wejdziemy do środka, to widać podobieństwo z... lotniskami, z halami lotniskowymi, gdzie pasażerowie też są wprowadzani do takich kubaturowo dużych przestrzeni. Dach jest taki od rantu pochylony pod kątem. To też jakieś nawiązanie, to będzie jakaś osłona, nie wiem, przed deszczem? Tak, tutaj całość placu przed budynkiem dworcowym będzie zagospodarowana, dzięki czemu pasażerowie będą mogli czy to czekać na innych podróżnych, czekać na podwózkę w kierunku centrum. Okej, to ja zaproszę w takim razie do hali dworca i zejdziemy głównym zejściem do tunelu. To jest główne wejście. Po jednej i po drugiej stronie schody ruchome oraz windy dla pasażerów. Czyli w hali dworcowej na samym środku są schody, o których mówi pan dyrektor. Tutaj trzeba jednak do nich się dostać trochę w górę, ale to będzie wyrównane. Oczywiście posadzka będzie w jednym poziomie ze schodami. Obecnie trwają prace związane z instalacjami, po czym zostanie tutaj wykonana. Czyli tu jest taki jak metrowej głębokości jakby zanurzenie, to będzie przykryte posadzką, a pod nią wszelkie instalacje i z niej będzie już wejście do podziemi. A podziemia, jak pamiętam z poprzedniej wizyty, też ogromnych rozmiarów, jak skrzydła samolotu pasażerskiego. Tak, Boeing 747 zmieściłby się tutaj na szerokość. A co się zmieniło w ciągu kilku miesięcy na tym poziomie? Trwają prace związane z montażem instalacji oraz z okładzinami ściennymi. Montujemy kolejne elementy sufitów. Trwa montaż posadzek. Przygotowujemy ten... Z czego będą posadzki? Proszę przybliżyć. Posadzki są wykonane z granitu, także cały standard tej stacji jest w wersji premium. Granit taki przykurzony, ale jaki on będzie miał kolor? Granit jest w dwóch barwach. W tym miejscu, gdzie teraz się znajdujemy, jest w kolorze szarym. Strzegomski? Nie, to jest akurat granit portugalski. A na ścianach? Na ścianach znajdować się będzie szkło oraz płyty z betonu architektonicznego. Próbki tego, jak to będzie wyglądało, będziemy mogli zaobserwować w dalszej części tunelu, gdzie prace są już bardziej zaawansowane. Teraz przechodzimy, zdaje się, do przejścia podziemnego w kierunku peronu 9, który jest oddalony o kilkaset metrów. Tak, około 300 metrów jest długość tego tunelu. Tam się zatrzymują pociągi, które jadą z dworca gdańskiego przez linię obwodową na Woli. I z boku przejść są takie przeszklone pomieszczenia. Co tak, tutaj to będzie? Są przygotowane pomieszczenia dla komercji, dla sklepów, dla restauracji, kawiarń, z których korzystać będą pasażerowie poruszający się całkiem po całkiem spore, na przykład to po naszej prawej stronie to będzie jeden najemca? Tu najemców, akurat ten lokal to jest jeden z większych lokali pod sprzedaż. Czyli na dworcu, no tak jak to się już spotyka na świecie, będą też różne punkty usługowe czy sklepy, no nie tylko kasy biletowe, prawda, bo to raczej zajmą już bardzo mało miejsca w dobie zakupów przez internet. Tak, kasy znajdują się na poziomie minus jeden, przeszliśmy koło nich przed chwilą.
ale większość sprzedaży biletów dzisiaj, tak jak redaktor powiedział, odbywa się poprzez internet, ale pasażerowie, którzy nie zdążą kupić biletu, tutaj na stacji będą mogli go nabyć. Nad nami powstaje sieć przewodów dla branży energetycznych, dla branży telekomunikacyjnej, służącej również zabezpieczeniu przeciwpożarowemu. Łączna długość tych kabli, które zabudowujemy w ramach tego tunelu, to jest 1600 kilometrów. Także kilometrów. Jakbyśmy te złączyli te kable, to byśmy prawie do Paryża dojechali. Może będą pociągi do Paryża znowu z Warszawy. W przejściu podziemnym jesteśmy pod peronem numer... Jesteśmy pod peronem numer 8. I tutaj stoi taki pająk. Taka maszyna z nóżkami czterema i z wysięgnikiem. I do czego służy? Tak, to urządzenie dźwigowe wykorzystujemy do montażu szyb świetlików, które znajdować się będą w poziomie peronów. I ludzie będą chodzić po tych świetlikach? Tak, one umożliwią pasażerom korzystanie z całej szerokości peronu ponad tunelem. A promieniom słonecznym umożliwią dostawanie się do przejścia tunelu, dzięki czemu część tunelu będzie oświetlona właśnie promieniami słonecznymi, tą naturalną barwą światła. Jakieś musi być specjalne szkło. Tak, to jest szkło, które ma grubość 12 cm. Oczywiście u góry ma porowatość, tak żeby nie było śliskie dla pasażerów. No i jest mleczne, żeby pasażerowie... Nie podglądać od dołu. Dokładnie, czyli komfort chodząc po tunelu. Tak będzie na każdym peronie? Tak, wszystkie 8 peronów tutaj będzie wyposażone w to urządzenie. Widzimy miejsce, gdzie jeszcze będzie przebijane przejście podziemne. No to jest taka ziemia jakaś z piaskiem. Jakie tutaj Państwo mają warunki? Ten grunt, który widzimy, to jest przypora. Za nią znajduje się przesłona pionowa, dzięki której możemy realizować prace związane z fundamentowaniem po stronie południowej, a tutaj mogą być realizowane prace wykończeniowe, nie dostaje się tutaj nic woda. Nie zawali, nie osypie. A no właśnie nie ma takich niespodzianek, jak to się często spotykało na budowie metra, że tam jakieś kurzawki albo coś się właśnie osypało, zawaliło. Czy warunki gruntowe są tutaj dosyć skomplikowane w tym rejonie? Natomiast dzięki temu, że 160 osób naszego nadzoru reaguje i potrafi sobie radzić z takimi sytuacjami, to... Z takimi, czyli jakimi? Zdarzają się miejsca, w którym trafiamy na grunty nienośne. Trzeba podejmować decyzje wspólnie z projektantem. Żeby wzmacniać coś, rozumiem, tak? Trzeba albo wzmacniać, albo wymieniać grunt. Takie sytuacje się na tej budowie również zdarzają i są rozwiązywane na bieżąco. A my sobie przejdziemy kawałek. Już zapada zmierzch, wychodzimy na powierzchnię, ale jest bardzo jasno, bo pod zadaszeniem peronu czwartego świeci się takie intensywne światło. Jest też jasno-szara posadzka i to sprawia wrażenie takiego, no nawet przytulnego, można by jakoś tak powiedzieć, miejsca, mimo prac budowlanych, mimo że to dworzec. Obraz całej stacji zmienia się diametralnie z bardzo klaustrofobicznego, wąskiego tunelu. Dostarczymy pasażerom naprawdę sporych rozmiarów przejście podziemne, wyposażone w lokale gastronomiczne. Całość umożliwi bieżący monitoring służbom odpowiedzialnym, przez co pasażerowie tej części miasta będą mogli się naprawdę czuć bardzo bezpiecznie. Tak to wygląda, jakiś taki dworzec już w zachodniej Europie, nowoczesny. No zobaczymy oczywiście w praniu, jak będzie wyglądało w eksploatacji, w codziennym użytku. No ale już te pierwsze perony, które działają pod zadaszeniem, dzięki też windom, no stają się coraz bardziej wygodne. Ale my teraz stoimy na świetliku. Pod nami jest przejście podziemne. Nie widać pod spodem, co jest na poziomie minus 1. Na szczęście nie widać, ponieważ pod nami jest 6 metrów przestrzeni. Także dla osób o słabszych nerwach mogłoby to być... Z lękiem wysokości, tak? Że sobie idziemy po szybkach, a tutaj
jeszcze taka głębokość, ale szyby, pan powiedział, mają 12 cm grubości. Można podskakiwać i nic się nie zawali. Na pewno się nie zawali. Zeszliśmy na najniższy poziom, minus 2, na budowę tunelu tramwajowego. No tutaj jest trochę błota, bo jeszcze nie jest zadaszone. To jest woda z otworów technologicznych bądź z czyszczenia rurociągów, którymi dostarczamy beton na odległość nawet obecnie do 150 metrów dla betonowania poszczególnych elementów, które były dostarczane w poprzednich fazach, a dzisiaj są obetonowane. Ten beton jest dostarczany od strony Woli, a przebijanie tunelu jest w stronę Ochot. I pompowany tak w górę. Tam dużo jeszcze zostało do przebicia? Została nam ta odległość cały czas 2,5 metra. Myślę, że dalej nie będę was prowadził, bo tutaj już jest trochę... Dobra, to tylko zajrzymy. Super. Fajnie, że się udało tu wejść. Dworzec zachodni, kiedy już będzie gotowy, myślę, że będzie mógł rywalizować z centralnym. Oczywiście centralny z lat 70. nadal pozostaje piękny, ale te wszystkie przejścia, które tam są podziemne, może wielu osób przerażają. Niektórzy mówią, że nie wiedzą, gdzie wyjdą. No myślę, że tutaj to będzie o wiele prościej dla pasażerów. I dworzec zachodni może przejąć funkcję nawet głównej stacji w Warszawie. Ze względu na ruch, na pociągi, na liczbę pasażerów. Na pewno na czas przebudowy linii średnicowej to będzie stacja, która będzie musiała przyjąć większą ilość pasażerów. Na przyszłości po uruchomieniu tramwaju no na pewno stanie się tutaj bardzo ważną częścią komunikacyjną do Warszawy. Czekamy na otwarcie dworca zachodniego. Dziękuję za tę wycieczkę dzisiaj po budowie dyrektorowi kontraktu Jakubowi Kontywiczowi z firmy Budimex. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam do studia Gazety Wyborczej na rozmowę z Karolem Tramerem o kolei w Warszawie i nie tylko. Uderz w stołek. Dzień dobry, mówi Jarosław Osowski. Jesteśmy w studio Gazety Wyborczej. Naszym gościem jest Karol Tramer. Dzień dobry. Twórca i autor periodyku Zbiegiem Szyn. I w najnowszym numerze, jak zwykle bardzo ciekawym, mnie szczególnie zainteresował twój artykuł o spółkach kolejowych, które rozwijają już nie tylko trasy pociągów, ale też przewozy autobusowe. Gdzie tak jest i na czym to polega? Po co to się robi? Taka metoda, żeby pasażerów dowozić do pociągów i nie tylko zapewniać połączenia kolejowe tam, gdzie kolej jest, ale również myśleć o tych ludziach, którzy od kolei są trochę oddaleni, a mogliby nią dojeżdżać, no jest stosowana najszerzej w województwie małopolskim, w kilku miejscach województwa dolnośląskiego. Pewnie to też będzie tam rozwijane. No i teraz na nowy etap wchodzi województwo łódzkie, które dotychczas miało taką luźną współpracę na zasadzie, że samorząd województwa łódzkiego organizuje połączenia kolejowe i organizował też połączenia autobusowe PKS-ów różnych po prostu, ale dopłacał im i mówił, gdzie mają kursować. I była pewna integracja, jest cały czas pewna integracja taryfowa autobusów i łódzkiej kolei aglomeracyjnej, ale teraz województwo łódzkie wchodzi na nowy etap i zakupiło dla kolei aglomeracyjnej 20 autobusów Solaris, które właśnie będą dowozić, już dowożą na pierwszej linii, która została uruchomiona, z takiego liczącego 7,5 tysiąca mieszkańców miasta Zelów do stacji kolejowej Łask na linii Sieradz-Łódź-Kaliska. I po co przewoźnik łódzki czy inni, o których wspominasz, to robią w ogóle? Co to daje? No przede wszystkim to daje transport publiczny, stabilny, zorganizowany, czyli no właściwie jest to wypełnienie zadania, jakie stoi również przed samorządami województw, bo w województwie mazowieckim trochę się o tym zapominało dotychczas, że samorząd województwa nie tylko odpowiada za połączenia kolejowe, ale również zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym za połączenia autobusowe, które przekraczają granice powiatów. I niektóre województwa w ogóle nie wykonują tego zadania, udając, że kolej to jest ich obszar, którym mają się zajmować, a autobusy to jest problem powiatów, gmin czy prywatnych przedsiębiorców, którym może gdzieś się to opłaca.
Natomiast sytuacja w tych trzech województwach, dolnośląskim, łódzkim i małopolskim, no pokazuje, że tworzy się pewien system. To się dzieje powoli, w różnych województwach przybiera różne formy, różne metody, każdy tutaj idzie trochę swoją drogą, ale no najbardziej taką imponującą sieć to mają Koleje Małopolskie, które realizują autobusowe linie dowozowe. No i to wygląda tak, że na przykład pod dworcem Wieliczka Rynek Kopalnia zbiega się kilka linii z różnych gmin, z różnych miast, które są od Wieliczki oddalone mniej lub bardziej i przywożą pasażerów na pociągi, które już dowożą ich do Krakowa. I dzięki temu pasażer pokonuje najpierw tam, gdzie nie ma torów, pewien odcinek autobusem, ale już do Krakowa wjeżdża szybko i pewnie Kolejami Małopolskimi, które między Wieliczką a Krakowem kursują co pół godziny, co jak na Polskę jest niezłym standardem. I gdyby ten autobus jechał całą trasę na przykład z Łapanowa przez Wieliczkę do Krakowa, no to pewnie by utknął na wjeździe do Krakowa w korkach, potem w centrum Krakowa w korkach, a tak to ten czas jazdy jest najatrakcyjniejszy, bo na tym odcinku, gdzie są korki, gdzie już jest duży ruch w Krakowie, to już pasażer jedzie pociągiem. I ty piszesz, że te autobusy czekają nawet na pasażerów, jeżeli pociąg się spóźnia z jakichś powodów. Tak, tak, tak. To też jest charakterystyczne dla tych rozwiązań bardzo prowadzonych na styku kolei autobusów, że to właściwie z punktu widzenia pasażera jest jeden system. To znaczy autobusy są pomalowane tak jak pociągi, mają logo przewoźników i w ogóle Koleje Małopolskie są oficjalnie przewoźnikiem kolejowo-autobusowym, bo na przykład Łódzka Kolej Aglomeracyjna, no to podzleca wykonywanie PKS-owi Skierniewice, ale to też dla pasażera nie ma żadnego znaczenia, bo to jest wszystko pod marką Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w barwach i jest to jeden system. Natomiast Koleje Małopolskie poszły najdalej i po prostu mają też swoje autobusy, zatrudniają swoich kierowców. Po części też korzystają z zewnętrznych podmiotów, ale też te ich pojazdy są w barwach Kolei Małopolskich, więc nawet nie wiem, czy należy się skupiać na takiej formie czysto organizacyjnej, formalnej, jak to wygląda, bo z punktu widzenia pasażera to jest system pod banderą przewoźnika kolejowego, tak samo Koleje Dolnośląskie, autobusy też są pomalowane tak jak pociągi i można w przypadku Kolei Dolnośląskiej to jest najbardziej posunięta integracja taryfowa, bo nie ma żadnego problemu, żeby kupić bilet Wrocław-Lądek-Zdrój, mimo że z Kłodzka do Lądka-Zdroju już przemieszczamy się autobusem Kolei Dolnośląskich, ale właśnie na przykład jak się pociąg spóźnia, to autobus czeka. To jest i w Kolejach Małopolskich, i w Kolejach Dolnośląskich. W Kolejach Dolnośląskich, w ogóle w tych autobusach jest konduktor, który kontaktuje się z dyżurnym ruchu, czy pociąg przyjechał, czy autobus się spóźni. To jest traktowane jak normalny element systemu kolejowego, no taki pociąg na kołach gumowych trochę. Ty już wspomniałeś, padło hasło PKS, co prawda w kontekście Skierniewic, a na Mazowszu ta forma transportu publicznego jest w dramatycznym odwrocie. Odkąd PKS były albo likwidowane, albo prywatyzowane i nowi właściciele no, po kilku latach zamykali te firmy i pasażerowie zostają z niczym. No, jest całkiem blisko Warszawy. Wykluczenie transportowe to się przekłada na przesiadki do samochodów, na korki, na rogatkach stolicy. Dlaczego taka forma dowozów autobusowych do stacji kolei mazowieckich, które mają no, całkiem dobrą sieć połączeń i atrakcyjny rozkład jazdy, no mimo wszystkich perturbacji z remontami i taborem, dlaczego to nie może działać także na Mazowszu wokół Warszawy? Może działać, tylko kwestia jest taka. Kilka lat zostało zmarnowanych, bo ta rzeź sprywatyzowanych PKS-ów miała miejsce w 2018 roku. Potem jeszcze niedawno, żeby też nie było, że tylko prywatyzacja oznacza problem dla PKS-u, dla jego pasażerów, no bo na przykład zamknięcie działalności przez PKS Radom, no wynikało, to nie był PKS sprywatyzowany, to był PKS, który był przejęty przez podradomskie gminy,
ale te gminy jednocześnie korzystały z usług prywatnych przewoźników, nie czuły się właścicielem, który może rozwijać, chce rozwijać, bo w innych regionach, czy nawet w województwie mazowieckim, no mamy też grodziskie przewozy autobusowe i... W rozkwicie akurat. W rozkwicie, czy komunikację beskidzką wokół Bielska-Białej i tamte samorządy naprawdę przejęły się tym zadaniem. No, to są wyjątkowe sytuacje. Inwestują, mają plan rozwoju, natomiast przykład PKS-u Radom pokazał, że nawet samorząd jak przejmie przewoźnika, ale nie ma pomysłu, nie chce sięgać po Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, bo tam mieliśmy kuriozalną sytuację. Samorządy mogły sięgać po pieniądze na rozwój połączeń autobusowych, będąc właścicielem tego przewoźnika, a tego nie robiły. Więc drogi upadku PKS-u były różne w województwie mazowieckim, czy tak jak w całej Polsce. I co teraz? Natomiast zmarnowane zostało, bo w chwili, kiedy te PKS-y głównie na północnym Mazowszu upadały, to radny sejmiku Krzysztof Strzałkowski no, wymyślił, żeby Koleje Mazowieckie zajęły się przewozami autobusowymi. I wtedy ze strony władz województwa była bardzo duża niechęć do tego pomysłu. I przez 5 lat dojrzewano do tego pomysłu bardzo powoli. I teraz jesteśmy na etapie, że województwo mazowieckie zapowiada, że przesuwany ten termin już był 2 razy. Teraz, że na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale 2024 roku, wyruszą pierwsze linie wojewódzkie. Ale po pierwsze, nie będzie to tak jak w innych województwach zintegrowane z koleją. Jedyna integracja będzie taka, że te autobusy mają przyjeżdżać pod stację kolejową i ma być to dostosowane mniej więcej do rozkładu jazdy pociągów. Ale będzie to na razie przynajmniej ograniczone tylko do 3 rejonów województwa, czyli okolice Mławy, Żuromina, Sierpca, to jest jeden obszar. Drugi okolice Węgrowa, Siedlec, Sokołowa Podlaskiego, to jest no, taka siedlecczyzna, nazwijmy to. Na wschodzie. I ziemia radomska, okolice Przysuchy, Szydłowca, tamte rejony. I to będą takie na razie 3 pola, które uznano za najbardziej białe plamy na podstawie jakichś tam analiz, co do których można mieć zarzuty, na ile one rzeczywiście uwzględniły tą sytuację komunikacyjną, ale też rzeczywiście na przykład okolice Żuromina są bardzo słabo skomunikowane autobusowo. No Żuromin jest miastem powiatowym, które ma daleko do kolei, więc te zapowiedziane linie Żuromin-Mława czy Żuromin-Sierpc mają sens, bo właśnie otworzą powiat żuromiński na dojazd do Mławy, gdzie można przesiąść się na pociąg do Ciechanowa, Warszawy, ale też kierunek sierpecki, no to znowu do Płocka będzie można dojechać. Tylko że połączeń ma być mało. Na przykład wedle planów województwa mazowieckiego no liczba będzie dramatyczna tych połączeń, bo będą 2 kursy rano z Żuromina do Mławy i 2 kursy po południu z Mławy do Żuromina i koniec. No to no, już wygaszanie, spojrzymy, wygaszanie popytu od samego początku, no, ja o którym pisałeś że to jest takie, przecież w swojej książce. No domagacie się tych autobusów, to zrobimy takie, bardzo przepraszam za wyrażenie, na odwal się, żeby było, że coś zrobiliśmy. Natomiast porównajmy to z województwem małopolskim, na przykład z Wieliczki do Łapanowa przez Gdów. Autobus jeździ równo co godzinę, do późnych godzin wieczornych. To też jest bardzo ważne, że jeżeli zapewniamy komunikację dowozową, to musimy uwzględnić to, że ktoś na przykład po 22 chce ruszyć z Krakowa i jeszcze do swojej miejscowości dojechać z tego pociągu późno wieczornego. No a jeżeli z Mławy będą 2 kursy po południu, czyli między 16 a 18, bo to zostało powiedziane, do Żuromina, no to jeżeli ktoś będzie chciał wyruszyć z Warszawy o 18, co nie jest jakąś godziną w środku nocy, no to już w Mławie żadnego autobusu do Żuromina nie złapie. Więc to jest jeden problem. No i drugi problem, też powiedziano, że te autobusy nie będą zintegrowane taryfowo z kolejami mazowieckimi. I to jest bardzo duży problem województwa mazowieckiego. To znaczy, nawet powstają jakieś inicjatywy integracji taryfowej. Powstał Mazobilet. Weekendowa oferta, ale ja miałem nadzieję, że to będzie taki... pierwszy krok do stworzenia jakiegoś regionalnego systemu taryfowego, no ale Mazobilet jest honorowany tylko w warszawskim transporcie publicznym, kolejach mazowieckich i warszawskiej kolei dojazdowej. W ogóle nie jest honorowany na przykład w komunikacji miejskiej w Radomiu czy w Siedlcach, czy na przykład można by też się otworzyć na grodziskie przewozy autobusowe, czy też PKS Garwolin, czyli już przewoźników, którzy
właśnie korzystając z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, rozwijają swoją ofertę i mogą stanowić świetne uzupełnienie, takie właśnie dowozowe, do kolei. Więc taki Mazobilet, no zabrakło mi tej, mówiąc nowomową, akwizycji, żeby województwo mazowieckie wyszło do tych różnych samorządów, przewoźników, którzy widać, że działają, że może zacznijmy od Mazobiletu integrację taryfową. Dajmy szansę może jeszcze Mazobiletowi, który istnieje no, 3-4 miesiące dopiero. Wiem, że niektórzy korzystają z weekendy, na przykład mój tata, który jest przewodnikiem PTTK, na swoich wycieczkach ten bilet promuje i grupa kupuje go wspólnie. Jest to dla nich korzystne taryfowo. Tak, jest to ciekawa oferta, tylko no, mi bardzo brakuje tego, tych kolejnych kroków. To znaczy w ogóle musimy dążyć do integracji taryfowej, bo taki jest europejski standard. To jest tak, że tak się robi transport publiczny w Europie, a Polska pod tym kątem odstaje. Politycy w kampanii wyborczej dużo mówili, że bilet za 49 euro trzeba wprowadzić w Polsce polską wersję, ale my jesteśmy na innym etapie. To znaczy u nas podróż, która na przykład wygląda tak, że jedziemy kawałek kolejami mazowieckimi, a potem jedziemy autobusem PKS-u Garwolin, czy kawałek jedziemy kolejami mazowieckimi, a potem pociągiem Polregio, to jest dla pasażera bardzo skomplikowana procedura, no a to nie tak wygląda. To się generalnie w Europie kupuje bilet na przykład na 3 strefy, na 5 stref, zależy od wielkości regionu, od długości podróży i możemy jechać pociągiem, autobusem miejskim, dojechać sobie ze stacji do na przykład w Radomiu do centrum miasta, czy w Siedlcach ze stacji do uczelni i nie musimy się martwić o kolejny bilet. No, integracja taryfowa to jest jeden z elementów sprawnego transportu publicznego. I tego bardzo w województwie mazowieckim brakuje, nawet w trudnych ramach prawnych, bo polskie prawo nie ułatwia integracji taryfowej. Widać, jak czy koleje małopolskie, czy koleje dolnośląskie próbują ominąć różne rafy i zapewnić pasażerom jednak możliwość takiego biletu od razu na całą podróż. W województwie małopolskim no, rozwijany jest mniej więcej od tego momentu, co Mazobilet, małopolski bilet zintegrowany i tak, on nie jest ograniczony do weekendów, można kupić go na miesiąc, jest honorowany przez wszystkich regionalnych przewoźników kolejowych, którzy działają w województwie małopolskim, a jest ich trzech, jest honorowany w autobusowych liniach dowozowych, w komunikacji miejskiej w Krakowie, ale również mówi się, że dąży się do celu, stopniowo, ale dąży się do celu, żeby on był po prostu ważny w całym transporcie publicznym na terenie województwa małopolskiego. I w województwie mazowieckim bardzo mi brakuje tego myślenia, że ja nie mówię, że to ma być od jutra, ale nie ma żadnego planu, że coś takiego jest potrzebne, nie ma takiej świadomości. No co najlepiej właśnie pokazują zamiary co do tych autobusów, które województwo mazowieckie zamierza jako tako zorganizować, ale jasno mówi, że to nie będzie zintegrowana taryfa z kolejami mazowieckimi. No, organizator transportu publicznego powinien myśleć nie tylko o pociągach, ale również o autobusach, ale także o tym, żeby no cały system spinał się taryfowo, jeśli chodzi o przesiadki, skomunikowania. No właśnie, ten przykład, który podajesz z okolic Krakowa, z Małopolski, to już zaczyna przypominać mi moją podróż, którą kiedyś odbyłem w Szwajcarii, gdzieś z dalekiej Gryzonii na południu kraju. Wsiadłem koło 5 rano do autobusu pocztowego. On mnie przywiózł do pierwszej stacji kolejowej i po 3 czy 4 przesiadkach dotarłem na lotnisko w Zurichu w ciągu 3 czy 4 godzin, ale tu podstawą był rozkład jazdy, cykliczny, skoordynowany, bez długiego czekania. I ty powiedziałeś mi niedawno, że nowy minister transportu czy infrastruktury po oddaniu władzy przez PiS powinien sobie powiesić nad biurkiem hasło rozkład jazdy głupcze, tak jak Clinton mówił o gospodarce. Co masz na myśli? No mam na myśli to, że w Polsce rzeczywiście rozwijamy kolej. Ja uważam, że w Polsce kolej weszła po wielu latach dramatycznych cięć na etap rozwoju. Jest to trudny rozwój, bo bardzo dużo miast utraciło połączenia kolejowe, często linie kolejowe przestały istnieć albo są porzucone, rosną na nich drzewa. No jesteśmy na dość wstępnym etapie renesansu kolei, ale jednak
przede wszystkim świadomość polityczna się zmieniła. To znaczy trzeba modernizować linie kolejowe, kupować nowy tabor i to się dzieje. Natomiast w ogóle zapominamy o tym, co bym powiedział w innych krajach europejskich. I nie mówię tu tylko o Szwajcarii czy Niemczech, tylko również o naszych bratnich krajach jak Czechy, Słowacja, Węgry, które no, są bardziej na naszym poziomie społeczno-gospodarczym. Tam się zaczyna myśleć od rozkładu jazdy, a u nas się kończy myślenie na rozkładzie jazdy. To znaczy w Czechach, Słowacji czy Węgrzech myśli się, jaki ma być rozkład jazdy, jaka ma być częstotliwość połączeń, gdzie mają być skomunikowania pociągów, gdzie one mają się zjeżdżać na stacje węzłowe, tak żeby zapewnić we wszystkich kierunkach przesiadki i pod tym kątem modernizuje się kolej, tak żeby dopasować to do tego założonego rozkładu jazdy. I to nie jest tak, że tam to kiedyś nastąpi w tych innych krajach Europy Środkowej, tylko to już się dzieje, to już na wielu liniach, na wielu obszarach sieci kolejowej można obserwować te idealne skomunikowania, że pociągi się zjeżdżają, ale właśnie u nas jest podejście całkowicie odwrotne, czyli modernizujemy linię kolejową, kupujemy nowoczesny tabor i potem się zastanawiamy, co my właściwie z tego możemy osiągnąć, jaki rozkład jazdy uda nam się stworzyć, przepchnąć kolanem. I mamy pojedyncze kursy na nowej linii, czy na wyremontowanej w ciągu dnia, albo no, ten rozkład po prostu się zmienia co kilka miesięcy. No i to jest kolejny problem, ale jeszcze zostanę przy tym rozkładzie jazdy, a nie jego zmianach, że dochodzi do sytuacji takiej, że zapominamy, że nowoczesny pociąg po zmodernizowanej linii zapewniającej dużą prędkość nie przyciągnie pasażerów, gdy będzie kursował 4 razy dziennie, 5 razy dziennie, bo po prostu potrzeby społeczeństwa w zakresie dojazdów bardzo są zróżnicowane. To znaczy jedni pracują na 6, inni na 9, inni potrzebują dojechać po południu, załatwić jakieś sprawy albo zostać dłużej w pracy i nie może być tak, że jest jeden pociąg o 14, następny o 17 albo nie daj Boże o 19, bo to w ogóle się nie wpisuje w rytm życia ludzi. Albo co 2 godziny, albo co 3, prawda? No właśnie i tutaj mamy problem taki, że zapomnieliśmy o tym, że atrakcyjna kolej nie tylko jest nowoczesna i ładna, ale przede wszystkim dająca atrakcyjną ofertę przewozową, czyli, znowu odniosę się do Europy, nie tylko zachodniej, ale także środkowej, czyli no, na liniach typowo regionalnych kurs raz na godzinę, ale już na przykład w aglomeracjach co pół godziny, czy nawet co 15 minut, a na liniach, na obszarach najbardziej słabo zaludnionych, co 2 godziny. I tak się robi kolej regionalną w Europie. No a u nas nawet z takich miast jak Białystok, pociągi do Suwałk, czyli drugiego co do wielkości miasta województwa podlaskiego, pociągi regionalne kursują 4 razy dziennie. No to jest oferta, która nie jest w stanie zaspokoić nawet zupełnie podstawowych potrzeb, bo nawet przy 4 pociągach w jedną i 4 w drugą, nawet jeżeli będzie dojazd na jakąś godzinę, o której zaczynamy pracę, to przy tak małej liczbie połączeń prawdopodobnie nie będzie pociągu powrotnego. Więc kolej staje się bezużyteczna dla dużej części pasażerów. No a drugi problem, i on też się wiąże z tym, od czego zaczęliśmy rozmowę, czyli ciągłe zmiany rozkładu jazdy. To jest niezwykle trudne dla pasażerów, bo przesunięcie pociągu o 15 minut z punktu widzenia twórców rozkładu jazdy to jest drobnostka. Z punktu widzenia pasażera może być tak, że on przestaje po korekcie rozkładu jazdy dążyć do pracy i wraca do samochodu. Kolej musi zapewniać stabilną ofertę. No generalnie ofertę na kolei w Europie wprowadza się na rok, ale też nie jest tak, że po roku ona jest koniecznie zmieniana. Często są linie kolejowe, gdzie rozkład od lat wygląda tak samo. Po pierwsze, pasażerowie się przyzwyczajają do takiego rozkładu jazdy, ale też mogą z tej kolei korzystać przy zaspokajaniu różnych potrzeb. Tu w Warszawie, jest argument taki, że no, jest modernizacja do Dworca Zachodniego. Polska nie jest jedynym krajem Europy, który modernizuje kolej. Kolej jest modernizowana generalnie we wszystkich krajach. Są realizowane też wielkie przedsięwzięcia. Na przykład mamy w Słowacji obecnie przebudowę węzła w Żylinie, czyli właściwie najważniejszego węzła kolejowego. Tak, gdzie się stykają linie z Czech, z wschodniej Słowacji, z Bratysławy. To jest, bym powiedział, no, jeden z najważniejszych, jak nie najważniejszy węzeł kolejowy Słowacji. On jest obecnie w kompletnej przebudowie i to nie znaczy, że rozkład jazdy tam się zmienia co 2 miesiące.
To też wiąże się z harmonogramami prac, które są dotrzymywane albo nie są dotrzymywane. A często też jest tak, że ten rozkład się zmienia, niby w ujęciu czy w uwzględnieniu jakichś tam etapów realizowanych prac, ale okazuje się, że potem jest spóźnienie i te zmiany rozkładu jazdy i tak były poczynione bez sensu, bo prace są jeszcze na innym etapie niż myślano, więc to jest taka trochę zabawa w kotka i myszkę, ale z punktu widzenia autobusów dowozowych, z punktu widzenia integracji transportu publicznego, ciągłe zmiany rozkładu jazdy kolejowego właściwie zniechęcają przewoźników, organizatorów transportu autobusowego do tego, żeby się dopasowywać godzinami do przyjazdów i odjazdów pociągów, tak żeby autobus właśnie przyjeżdżał 10 minut przed odjazdem pociągu, 5 minut po przyjeździe pociągu zabierał pasażerów, bo jeżeli kolej zmienia swój rozkład jazdy co 2 miesiące, to przewoźnicy autobusowi musieliby co 2 miesiące kompletnie dezorganizować swoją siatkę połączeń i serwować swoim pasażerom ciągłe zmiany godzin kursowania autobusów. I generalnie nie chcą się na to zgodzić, no bo bardziej niż kolej doceniają to, że dają swoim pasażerom stabilną ofertę i na przykład gorlickie przewozy autobusowe mają kilka linii, które są skomunikowane z pociągami, na przykład w Płochocinie czeka na pociągi linia autobusowa gorlickie przewozy. Zaożarowe Mazowiec. Tak. Czy przed właściwie od strony Warszawy. Za Ożarowem przed Błoniem, patrząc tak od strony Warszawy, jest Płochocin i tam czeka linia autobusowa, która tam przez różne miejscowości jedzie do Błonia. W Błoniu też są skomunikowane z pociągami linie autobusowe. No i gorlickie przewozy autobusowe zapowiedziały, że te linie będą miały dostosowywany rozkład jazdy do zmian rozkładu jazdy pociągów. Ale jest to, że tak powiem, no wybrano takie specjalne linie, które będą miały, a gdyby chcieć na przykład w Grodzisku Mazowieckim, gdzie jest główny węzeł grodziskich przewozów autobusowych, wszystkie linie dopasowywać do rozkładu jazdy pociągów, no to byśmy mieli totalną rewolucję godzin kursowania grodziskich przewozów autobusowych co 2 miesiące. No i przewoźnik odpowiedzialny wobec swoich pasażerów nie może się na to zgodzić. No więc kolej, że tak powiem, tymi ciągłymi zmianami rozkładu jazdy zniechęca przewoźników autobusowych czy komunikacje miejskie, bo w mniejszych miastach autobusy kursują na tyle rzadko, że też warto by je dopasowywać do rozkładu jazdy pociągów, no do tej podstawowej kwestii, jaką powinno być właśnie dowiązanie godzin kursowania pociągów i autobusów, tak żeby przesiadki były idealnie zsynchronizowane. Oby twoje słowa były przesłaniem i dały do myślenia organizatorowi infrastruktury czy przewozu w czasie kolejnych remontów, które czekają nas w Warszawie. Myślę tu o linii średnicowej. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Karol Tramer, dwumiesięcznik z biegiem szyn. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia. Mówił Jarosław Osowski. To był odcinek głównie o kolei. Myślę, że Karol Tramer swoimi opowieściami bardzo zachęca do podróży tym środkiem lokomocji. Dziękuję za wspólną podróż. Przypominam, że podcast Warszawa Nadaje przygotowują dziennikarze pracujący dla Gazety Stołecznej i serwisu warszawawyborcza.pl. Kolejne odcinki odpalamy co drugi piątek. Na najbliższy zaprasza Kuba Chełmiński 1 grudnia. Do usłyszenia. Wojciech Tymowski.